Któż to wie, jeżeli byłby to utwór, który uważałabym za odpowiedni, to dlaczego nie? Czy ty w ogóle myślisz, że na przykład muzyka disco, disco polo i dance miałaby rację bytu na takim konkursie jak Eurowizja? Słuchaj, ja myślę, że disco zdecydowanie by się sprzedało, ponieważ ja nie ukrywam, że jak oglądam gdzieś tam konkurs Eurowizji, jeżeli mam taką możliwość, to pojawia się bardzo wiele piosenek, utworów z innych krajów właśnie w stylu disco. Może nie jest to disco polo, bo nie jest to śpiewane po polsku, ale nie ukrywajmy, że to są te klimaty. Tak naprawdę wystarczy przetłumaczyć na język polski i mamy fajną muzykę i utwór disco polo. Więc jakby tutaj w tym momencie disco polo w ogóle nie różni się moim zdaniem od jakiejś tak bardzo, bardzo oddalenie od jakichś innych, innych gatunków, tak, muzycznych, dokładnie. A czy ty na przykład widziałabyś siebie na eurowizyjnej scenie albo chciałabyś reprezentować nasz kraj? Słuchaj, któż to wie, jeżeli byłby to utwór, który uważałabym za odpowiedni, to dlaczego nie? To jest ogromna odpowiedzialność, nie ukrywajmy. Tutaj jakby wychodzimy z głową do góry i rzeczywiście musimy być pewni siebie, żeby wyjść i żeby Polacy byli przede wszystkim z nas dumni, a nie my sami, tylko tu chodzi o jakby o wszystkich, żeby zdobyć jak najwyższe miejsce, więc nie jestem w stanie jakby odpowiedzieć, bo na chwilę obecną no, nie mam takiego utworu, gdzie byłabym na tyle pewna siebie i gotowa, żeby przystąpić do tego konkursu. A próbowałaś kiedyś swoich sił? Kiedyś wysłaliśmy utwór, ale to bardziej chyba dlatego, że zrobiliśmy utwór zupełnie w innym stylu i dlatego zdecydowaliśmy się, że go wyślemy. Nie wyszło, widocznie tak musiało być. Ja tutaj nie neguję niczego, a co będzie, to zobaczymy.